Witam szanowne grono graczy, z tej strony pogadajmy sobie o Path of Exile, ponieważ dużo informacji ostatnio wyszło. Jeżeli chodzi o The Fall of the Oriath, to będzie przesunięte w czasie dość znacznie, w sumie premiera. Z tego względu, że chcą wszystko po prostu dopracować. Przesunięto również wdrożenie aktu 8 do przyszłego tygodnia na weekend prawdopodobnie, więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby sobie zobaczyć cały content, chociaż pewnie już ci, którzy mają dostęp do bety, zobaczyli całość. Dlaczego przesunięto? Chcą dopracować szczegóły, chodzi głównie o balans, dlatego teraz opublikowano też balans, który otrzymamy do support gemów i nie tylko, ale powiem wam, że zmiany są dość znaczące. Co jest jeszcze istotne, no premiera prawdopodobnie mówią o sierpniu, początek sierpnia, ale może być też tak, że będzie to połowa sierpnia lub koniec sierpnia. Myślę, że do września nie dojdziemy, ale jednak będzie to przesunięte, tak więc najpierw będzie premiera, mówię tutaj teraz o tym drugim hack and slashu, premiera Necrosa, później będzie premiera The Fall of Oriath. Tak więc, kochani, no powiem wam, że ja się świetnie bawię, jeżeli chodzi o tą grę. W tle słyszycie muzykę z aktu 5. Bardzo mi przypomina Wiedźmina, więc to jest strasznie podobna muzyka do Wiedźmina. Bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę. Jeżeli chodzi o zmiany w balansie, słuchajcie, to właściwie ci, którzy nie grają w betę, to nie ma to do nich znaczenia. Decay Support został znerfiony, Essence Drain będzie dawał więcej obrażeń, będzie zadawał więcej obrażeń. Powiem wam, że od razu gracze wskoczyli na Flame Blasta i podpinali te support gemy nowe, o których dzisiaj sobie też powiemy, i były naprawdę genialne wyniki, jeżeli chodzi o też podpalenie potwora Ignite, to powiem wam, mega się to skalowało z nowymi support gemami. Mamy more burning damage, will have reduced damage bonuses, tak więc tutaj będą redukować te bonusy do obrażeń od ognia. Tutaj mamy Unbound Ailments, value will be reduced, czyli innymi słowy Ailments, czyli to jest ten status od obrażeń od żywiołów, czyli zamrożenie, podpalenie i szok. Te rzeczy też będą redukować. Brutality będzie troszkę zmieniony, w sensie więcej obrażeń będzie zadawał, jeżeli chodzi o level 20 na postaciach. Jednakże tutaj napisano, że nie będzie zadawał obrażeń od chaosu, nie będzie stackował. So we only deal physical damage with the supporter skill. Czyli już brano brutality pod to, żeby skalować sobie obrażenia od chaosu. To właśnie będzie wyłączone. To jest bardzo ważna zmiana, jeżeli chodzi o ten support game brutality. To jest mega ważna zmiana. Jeżeli chodzi o sam labirynt, napisano tutaj jedną rzecz, że będzie lekki rework i będzie wraz z tym patchem udostępnione wejście do labiryntu, żebyśmy przetestowali nowy labirynt. Ma być krótszy, troszkę krótszy labirynt będzie, więc w sumie całkiem fajna sprawa. Tutaj mówią o release window, czyli kiedy mniej więcej. Mówiono, że w połowie lipca ma wyjść, jednakże niezbyt, ponieważ muszą to wszystko dopracować. Nie będą podawali konkretnej daty, jednakże zaznaczyli, że to może być późny lipiec albo początek sierpnia, ale to się może zmienić. Słuchajcie, nowy system mikrotransakcyjny też doszedł. Wygląda całkiem zacnie, to już było mówione o tym u mnie na kanale. No i dekoracje, chcą wrzucić dekoracje i crafting benches, czyli te wszystkie ławki od mistrzów, żeby mogli tam craftować. Właśnie z tym patchem chcą to udostępnić, przynajmniej pracują ciężko, bardzo ciężko nad tym. Kolejne informacje to pokazano mniej więcej, jak będzie wyglądać kolejny akt. Akt 8 wejdzie wraz z bossem. Powiem wam, że to będą takie kanały z tego, co tutaj widzę. Całkiem klimatyczna sprawa. Ja ostatnio widziałem niesamowicie klimatyczny build bazujący na Skeletal Summon. Można zrobić Skeletal Summon, żeby wyglądały dokładnie tak jak z Diablo 2, te szkielety, które rzucały właśnie te pociski. Robicie ich bardzo dużo i rzucają potrójnymi pociskami ognia albo mrozu i pełno tych szkieletów jest. No powiem wam, wygląda to bajecznie. Bo pomyślę sobie nad zrobieniem necrobuilda w Path of Exile, bo w sumie nigdy tego nie robiłem. To jest dla mnie też nowość właściwie, więc spróbuję sobie coś nowego, coś ekscytującego. I przy okazji wiecie, necros wszędzie dookoła, w Grimdall, w Diablo 3, no to w Path of Exile też musi być. I tak jak tutaj widzicie, walka mniej więcej wygląda w taki sposób, na stronie pokazano taką krótką walkę. Więc będzie ciekawie, będzie na pewno ciekawie, więc przejdźmy do kolejnej informacji. Tutaj mamy te zmiany balansu, o których mówiłem. No i support gamy, kochani, to jest
To jest niezła sieka, jeżeli chodzi o teraz o poison, trutki, trucizny, o house damage, ogólnie fajne buffy, jest wild toxin. Za każdym razem jak będziemy szybko uderzyć, czyli viper strike mi się kojarzy, będziemy uderzyć, no to będziemy zadawali więcej obrażeń, 30% więcej poison damage, 20% increase damage with poison. Tak więc moi drodzy, całkiem jest fajna sprawa. Są też gemy, które dodają, tak jak na przykład w Decay, to jest bardzo mocny gem, dodają 234 house damage. Popatrzmy na to, że to jest pierwszy level. 20 to są gemy z 20 quality, więc mamy dość sporo obrażenia od chaosu przez 10 sekund. Ja dla testów wrzuciłem sobie do tego buildu, co robię na Stormcall, tak dla jaj, wrzuciłem sobie ten gem, DK Support i zaatakowałem bossa i powiem wam, że jak zobaczyłem, że ta kreska się naprawdę jedno uderzenie pioruna i właściwie boss powolutku dostawał obrażenia. Stwierdziłem, że okej, ten gem będzie naprawdę używany często, bo jest mocny, przynajmniej jeszcze w becie. Oczywiście zmiany w balansie wejdą konkretnie, więc już jest ciekawie. Flame Blast tam już totalnie demoluje wszystko dookoła. Deadly Elements Support to jest ciekawy buff, jeżeli chodzi o podpalenie, zamrożenie, szok, czyli Elements, czyli ten status od żywiołów też jest dość mocno używany. Powiem wam, że Lesser Poison Support to się nam fajnie kombuje w ogóle z toksynami, więc mamy tutaj zwiększone obrażenia od trucizn, szansa na poison w tym przypadku i płaskie dodanie obrażeń, tutaj będzie to naprawdę dobre. To, że dodali gemy, które dodaje płaskie obrażenia, czyli od 1 do iluś tam obrażeń dodatkowo przy użyciu, to jest strasznie dobry damage, jeżeli chodzi o buildy. Ciekawa sprawa. Mamy też na Blida, myślę, że w ogóle ten support gem zastąpi, nie będziemy musieli brać szansy na Blida za bardzo na drzewku umiejętności, powiem wam, to całkowicie będzie wystarczające i dodaje płaskie, właśnie dodaje od 1 do 2 płasko do physical damage. Płasko to znaczy, to nie jest procentowe, tylko po prostu konkretna liczba, dlatego się mówi ten flat damage, prawda? Czyli płaski damage, tak to tłumaczę. Tak więc mamy increase damage with bleeding, 20% szansy na to, że zrobimy bleeda, czyli krwawienie, dodatkowo obrażenia od broni. Powiem wam, mega fajnie. Ignite proliferation, tutaj mamy coś takiego, że zwiększony jest ten radius do 14 ogólnie, bo jest taki gem, który też zwiększa, ale chyba do 12. I tutaj mamy zwiększone jeszcze, a nie zmniejszone obrażenia od ognia, 10%, bardzo fajna sprawa. Czyli innymi słowy, jeżeli kogoś podpalimy, załóżmy Flame Blastem, bo jest w sumie najłatwiej, chyba się aplikuje ogień, podpalenie, to on się będzie rozprzestrzeniać po gościach obok. Od razu chce mi się zrobić kolejny build na Burning, będzie fajnie. Efficiency? Nie wiem, jak to się czyta. Efficiency support? Angielskojęzyczni streamerzy też nie potrafili tego przeczytać. Jeden się wkurzył, a fuck support, nie? Ogólnie dodaje, słuchajcie, 10% więcej spell damage, 15% damage over time, czyli na przykład chaos, na trutki, 10% increase damage over time, właściwie na podpalenie również, 10% increase skill effect duration, czyli dłużej trwa, czyli całkiem konkretny support. I to jest bardzo, bardzo ciekawy support. Z tego względu, jeżeli pomyślimy sobie o buildzie, na przykład pod miny zamrażające, to jeżeli to podepniemy w teorii, to będziemy mieli 40% zwiększony czas trwania tego zamrożenia, czyli wszystkie buildy pod Freeza w tym momencie będzie what? Te stwory będą tam stały, albo na przykład zrobimy pod krytyka na Freezing Pulsa i podepniemy to tam, chociaż miny byłyby ciekawsze, no to goście będą stali w miejscu. Bardzo przerażający jest ten gem. 40% increase duration on of ailments on enemies, albo czas trwania palenia, podpalenia. Chociaż tam, jeżeli chodzi o podpalenie, to wolałbym, żeby on szybciej spalał niż dłużej spalał, prawda? Immolate Support to jest support, który też daje zajebisty. Jest. To jest pierwszy level supportu od 38 poziomu. Używamy go. Zwiększamy o 10% fire damage, czyli obrażenia od ognia. I co ciekawe, dodaje nam to od 47 do 71 punktów obrażeń od ognia przeciwko palącym się potworom. Świetna sprawa. Immolate. Wow, wow, po prostu wow. Będzie ciekawie, jeżeli chodzi o podpalenie teraz. Brutality Support to jest gem, który wywołał obruszenie, ponieważ jeżeli podpalimy Brutality Wild Toxin, to teraz w tej becie działa buffowanie fizycznych obrażeń, właśnie tej konwersji na chaos.
tej konwersji na chaos fizycznym. I od razu tam wskazywali ludzie, że Brutality to będzie niezła masakra na chaos. Jednakże teraz czytaliśmy przed chwilą, że chaos właśnie nie będzie skalowany. Tylko i wyłącznie physical damage. Na pierwszym levelu już 35% więcej. O 10% increase physical damage, jeżeli chodzi o quality. No elemental damage status nie zadajemy w tym przypadku, jeżeli go podepniemy, żadnych obrażeń od żywiołów. To trzeba sobie zapamiętać. On będzie też zmieniony, będzie buffnięty, jeżeli chodzi o physical, ale zniesiona taką wersję na chaos. No i ostatni gem, który ja używam w cyklonie na przykład. Cyklonie, bardzo fajna rzecz, bo spowalniamy gości przy trafieniu o 30%, oni się bardzo wolno ruszają. I jeżeli trafi maim, ten efekt spowolnienia, to zwiększamy o 10% physical damage i zwiększamy, to właściwie dwa razy jest powiększenie tych obrażeń. Tak więc jest całkiem nieźle. 10 increase physical damage i 10% more physical damage. Czyli 10% więcej ogólnie obrażeń. Całkiem fajna sprawa i mamy na quality, że jeżeli kogoś spowolnimy, chociaż to jest chyba na quality, jest wrzucony chyba increase physical damage, takie mam wrażenie, ponieważ enemed, maimed, but support skills to jest na zwykłych gemach, zwiększymy 20 increase physical damage, czyli 20% zwiększone obrażenia od fizycznych, obrażenia fizyczne, jeżeli kogoś spowolnimy, czyli mamy na pierwszym levelu 30% ogólnie, jeżeli kogoś spowolnimy. Właściwie 10% więcej fizycznych obrażeń i 20% ogólnie obrażeń od naszych broni. Od skilla właściwie, możemy powiedzieć. Czyli powiem wam, fajna sprawa. 10 more, czy 10 całych obrażeń? Więcej? I 20, jeżeli chodzi o sam skill. Wow, no powiem wam, otwiera się tu dużo ścieżek, w szczególności na podpalenie, obrażenie z czasem, fajna rzecz. I na koniec Pantheon System, nie wiem czy wiecie, ale będzie coś takiego. Oczywiście mamy bossów, będą różni bossowie rozsiani po całym Atlasie. I fajne jest w tym wszystkim to, że będziemy mogli dorwać taki pojemnik. Jeżeli ten pojemnik wrzucimy do miejsca, do laboratorium, miejsca, gdzie otwieramy mapę, to w tym momencie, jeżeli zabijemy danego bossa, wskazanego bossa na tej mapie, który będzie troszkę zbuffowany, to w tym momencie będziemy zwiększać siłę tych naszych mocy w systemie Pantheon. Bardzo ciekawa sprawa, prawda? Za chwilę tutaj na filmiku zobaczycie dokładnie, jak wygląda. O, wypadł tutaj przedmiot, na przykład gościowi. No i idzie otworzyć teraz właśnie labirynt. I teraz ma Divine Vessel, to jest właśnie ten przedmiot. I ma jakąś mapę tiru trzeciego. No i otwiera to, i w tym momencie, jeżeli zabije wzmocnionego bossa, to wyssie z niego energię. Oczywiście nie wszyscy bossowie będą mogli w taki sposób działać, ale to jest niesamowita sprawa. Idziemy do Mr. Sin, to jest Sin Grzech, który właściwie nas uratował w akcie piątym. Bez spoilerów dla tych, którzy nie chcą wiedzieć. Ogólnie podejście jest takie, że idziemy do gościa, on nam pakuje do systemu Pantheona kolejną moc. Właściwie upgrade'uje te, które już tam mamy, bo to się rozwija tak bardzo fajnie, więc... Kochani, no powiem wam, wow! Jeżeli chodzi o całą betę, moje wrażenia osobiste są takie, że muzyka mnie niszczy. Pozdrawiam Kamila, który robi tam na wyspach. Na wyspach mówię, no w sumie jest tam wyspa, na wyspie jest. I pracuje dla GGG, montuje to muzę, jest genialna. Genialna, fajnie, że troszkę zaczerpnięte są niektóre nuty z wieśka. Przynajmniej nam to się kojarzy, mnie to się kojarzy. Przynajmniej ta muzyka, którą słyszycie teraz w tle. I świetnie jest. Ogólnie gra jest pięknie wykonana, bardzo ładnie wygląda, jest płynna. Cyklon teraz świetnie się, teraz z cyklonem sobie dzisiaj biegałem. Stream właściwie wam upublicznię za chwilkę i genialnie się gra. To po prostu jest przepysznie, przepięknie. I myślę, że jak tylko wejdzie normalnie liga, no to w tym momencie myślę, że self-found mode będę grał i też z kumplami może pobiegam coś normalnie na lidze. Ja jestem w szoku, jak przyjemnie się gra, naprawdę. Jest dużo rzeczy do roboty, fajnie wygląda mapa, muzyka jest genialna, jeżeli chodzi o akt 5 i 6. 7 jeszcze nie sprawdziłem, ale coś rewelacyjnego po prostu. Tak więc dzięki za uwagę, to było takie krótkie przedstawienie tego, co się dzieje tak naprawdę w becie. No i do zobaczenia, mam nadzieję, że już niebawem w kolejnym filmie z Path of Exile. Na razie, trzymajcie się.